Pełnomocnik pokrzywdzonego złożył wniosek o sprostowanie przebiegu rozprawy poprzez odnotowanie, że złożył on oświadczenie o działaniu pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego, co nie znalazło odzwierciedlenia w protokole rozprawy, w związku z czym złożył wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy z dnia 10 grudnia 2019 roku. Rozpoznając ten wniosek, sąd odebrał oświadczenia od uczestników, oświadczenie od protokolanta i oświadczenie również od prokuratora uczestniczącego w rozprawie w dniu 10 grudnia 2019 roku. Prokurator jako uczestnik postępowania wskazał. W odpowiedzi na pismo z 7 grudnia 2020 roku informują, że w aktach podręcznych wyżej wymienionej sprawy nie zawarto jakiejkolwiek notatki wskazującej na to, że na rozprawie w dniu 10 grudnia 2019 roku pokrzywdzony bądź jego pełnomocnik złożyli oświadczenie, że będą działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oświadczam również, że nie pamiętam, żeby pokrzywdzony lub jego pełnomocnik takie oświadczenie złożyli na wyżej wymienionej rozprawie. I prokurator prokuratury rejonowej pan Marcin Kowski. Korespondencja podpisana. Z oświadczenia odebranego od protokolanta wynika również, co następuje. Wskazuję, że jestem długoletnim pracownikiem drugiego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy i Śródmieścia w Warszawie. Odnosząc się do protokołu rozprawy głównej sporządzonego przeze mnie w dniu 10 grudnia 2019 roku, wskazuję, że z uwagi na upływ czasu nie pamiętam dokładnego przebiegu rozprawy. Wskazuję jednak, że protokół rozprawy głównej z dnia 10 grudnia 2019 roku sporządzono pod kierunkiem przewodniczącego składu sędziowskiego. W moim przekonaniu protokół ten w pełni odzwierciedla rzeczywisty przebieg rozprawy, bowiem protokół był sporządzany przede mnie w czasie rzeczywistym w sposób sumienny. Do protokołu wprowadzam oświadczenia stron składane w toku rozprawy. O starannym sposobie spisywania protokołu świadczy fakt ujęcia w nim dwukrotnego zapytania przewodniczącego składu sędziowskiego skierowanego do stron o składane wnioski. Dwukrotnie strony obecne na sali oświadczyły, że wniosków nie zgłaszają. Oświadczam, że w przypadku złożenia przez pełnomocnika pokrzywdzonego adwokat Janę Ropicką oświadczenia o działaniu pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu prowadzonym w sprawie 2K 565/19 przed otwarciem przewodu sądowego, z całą pewnością zostałoby ono odnotowane przeze mnie w protokole rozprawy z dnia 10 grudnia 2019 roku oraz w elektronicznym systemie sądowym. Pragnę wskazać, iż w przypadku złożenia przez pełnomocnika oświadczenia o działaniu pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego w zarządzeniach przewodniczącego w takim wypadku po każdej rozprawie zostałoby umieszczone zarządzenie o zawiadomieniu oskarżyciela posiłkowego o kolejnym terminie rozprawy, zaś w żadnym z tych protokołów takiego zarządzenia nie ma. I podpisano według protokolant uczestniczący w rozprawie. W takim wypadku, odnosząc się do złożonego wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy z dnia 10 grudnia 2019 roku, sąd postanowił na podstawie artykułu 153 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego nie uwzględnić wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy z dnia 10 grudnia 2019 roku. Albowiem wbrew twierdzeniom pełnomocnika pokrzywdzonego TVP SA pełnomocnik nie składał oświadczenia o działaniu postępowania prowadzonym w niniejszej sprawie
charakterze oskarżyciela posiłkowego. Gdyby bowiem takie oświadczenie w rzeczywistości złożył, zostałoby to odnotowane w protokole rozprawy w dniu 10 grudnia 2019 roku. Za takim stwierdzeniem przemawiają oświadczenia złożone przez uczestników postępowania, protokolanta, wspomaga czuwających, a nie śpiących. I pisane jest również dla starannych. W takim wypadku należało uznać, że pełnomocnik pokrzywdzonego przed otwarciem przewodu sądowego nie złożył oświadczenia o działaniu pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Owo odwołanie się do rzymskiej maksymy wskazuje zaś na to, że instytucja sprostowania protokołu nie może służyć naprawianiu błędów popełnionych przez profesjonalistów. Sąd zobowiązany jest w zakresie określonym przepisami kodeksu postępowania karnego udzielać pouczeń. Ale w takim wypadku, gdy strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. W tym przypadku taka sytuacja nie miała miejsca. No to postanowienie zażalenie nie przysługuje. Czy strony zgłaszają jeszcze raz wnioski porządkowe przed przystąpieniem do dalszych czynności w dniu dzisiejszym? Dziękuję. Strony wniosków nie zgłaszaj. Jeszcze raz przypominam o treści artykułu 405, paragraf 2. Ujawnieniu podlegają wszystkie dokumenty wskazane w akcie oskarżenia do przeprowadzenia na rozprawie głównej, a poza tym sąd na podstawie artykułu 167 kodeksu postępowania karnego zwraca uwagę, wprowadza do postępowania dowody przeprowadzone w toku rozprawy głównej. A zatem materiały zarejestrowane na nagraniach złożonych do akt sprawy. Aktualne dane o karalności dotyczących oskarżonych. Czy przed zamknięciem przewodu sądowego strony zgłaszają wnioski żądające jego uzupełnienia? Dziękuję, nie zgłaszam. Zamykam przewód sądowy i
udzielam głosu stronom. Telewizji i mimo wielokrotnych wezwań do opuszczenia, do obiektu nie
nagrania w sprawie kluczowym dowodem. Dla powody mojej satysfakcji, jeżeli sąd pozwoli, zdradzę w dalszej części mojego przemówienia. Jeżeli chodzi, Wysoki Sądzie, zaś o tę część wystąpienia pani prokurator, która poświęcona była działalności ochrony, to nie mogę się z nią zgodzić, Wysoki Sądzie. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego pozwala pracownikom ochrony fizycznej na sięganie po te środki, ale wyłącznie w sytuacji czynnego oporu, a nie oporu biernego, Wysoki Sądzie. Sama pani prokurator zauważyła, że moje klientki siedziały na podłodze. W sądu trudno mi znaleźć przykład oporu bardziej biernego niż siedzenia. Odnosząc się zaś, Wysoki Sądzie, do zarzutów sformułowanych w treści skargi zasadniczej. Wysoki Sądzie, wydaje mi się, że nie będzie chybiona diagnoza, kiedy stwierdzę, że chorobą naszych czasów jest obojętność. Wysoki Sądzie, z pewnością moje mandantki na tę chorobę nie cierpią. Moje mandantki, co zostało zupełnie pominięte w wystąpieniu pani prokurator, są aktywistkami społecznymi. Reagują tam z korzyścią dla całego społeczeństwa, gdzie ta reakcja jest niezbędna. Nie inaczej, proszę sądu, było w sprawie niniejszej. Pozwoli sąd, jako że erystyka jest także sztuką cytatu niekiedy ludzi mądrzejszych od siebie, pozwoli sąd, że zacytuję kilka fragmentów reportaży o prezydencie Adamowiczu, które zostały wyemitowane na antenie pokrzywdzone. Sądzie, jak wygląda reportaż dotyczący rzekomego zapajania 2 z 7 mieszkań, które kilka z nich Adamowicz miał nabyć po niskiej cenie w zamian za uchwalenie korzystnego dla dewelopera planu przestrzennego. Sądzie, jedyne wystąpienie Pawła Adamowicza w tym reportażu to jego 2-sekundowa wstawka, niezwiązana ze sprawą, w której wskazuje, że wszystko jest możliwe. Wysoki Sądzie, jak o prezydencie Adamowiczu wypowiada się Jerzy Jachowicz, zdaniem TVP Ekspert? Kim jest ten człowiek? To rak polskiej demokracji. Dalej, Wysoki Sądzie, w sierpniu 2018 roku słyszeliśmy i widzieliśmy z anteny TVP słowa: eksponujemy ponure czasy lat 30., gdy w Gdańsku de facto rządziła NSDAP. A to wszystko, Wysoki Sądzie, w kontekście stanowiska Pawła Adamowicza odnośnie obchodów obrony Westerplatte. Pytania, Wysoki Sądzie, które były przez dziennikarzy pokrzywdzonej zadawane, to pytania, które na sali sądowej nie miałyby miejsca, bowiem, Wysoki Sądzie, wszystkie zawierały tezę, wszystkie sugerowały odpowiedź. Czy pytaniem zgodnym ze sztuką wykonywania zawodu dziennikarza jest pytanie Pawła Adamowicza: dlaczego wspiera pan przestępczość w Gdańsku? Dlaczego prezydent Gdańska firmuje układ? Wysoki Sądzie, rzeczą oczywistą jest, że dziennikarze mają prawo zadawać pytania i mają prawo zadawać pytania trudne. Nie mogą, Wysoki Sądzie, w moim przekonaniu, chcąc pozostać bezstronnymi, zadawać pytań z tezą. A takie pytania, Wysoki Sądzie, padały w kierunku świętej pamięci Pawła Adamowicza. To wszystko, Wysoki Sądzie, to wszystko spowodowało, że moje mandantki poczuły imperatyw, poczuły silną potrzebę zareagowania na sposób, w jaki przez telewizję publiczną ukazywany był Paweł Adamowicz. Wysoki Sądzie, obecność moich mandantek przed gmachem telewizji publicznej, czy w nim, co jest przecież bezsporne,
nie była przypadkowa. To nie był wysoki sędzie. Występek o charakterze chuligańskim, a słuchając mowy pani prokurator, mogłoby się odnieść wrażenie, że konieczna jest zmiana kwalifikacji prawnej w tym kierunku i to oczywiście na niekorzyść. Wysoki sędzie, obecność moich mandantek przed budynkiem, w budynku TVP w dniu zdarzenia krytycznego była protestem, była sprzeciwem wobec działalności pokrzywdzonej, sposobu, w jaki na antenie pokrzywdzonej został sportretowany wtedy już niestety nieżyjący Paweł Adamowicz. Otóż, Wysoki Sądzie, żyjemy, pokuszę się o to stwierdzenie, niestety w czasach niezwykle ciekawych. Protesty, Wysoki Sądzie, są czymś na porządku dziennym. Ba, nawet grupy społeczne, grupy zawodowe, które kilka lat temu nie były podejrzewane o jakiekolwiek protestowanie, dzisiaj wychodzą przed sądy, okazując solidarność z sędziami represjonowanymi. W takich czasach żyjemy. Wysoki Sądzie, jestem przekonany, że czasy te usprawiedliwiają w pełni ekspresję, którą wyraziły moje mandantki w dniu zdarzenia krytycznego. Wysoki Sądzie, nie chcę sądu zanudzać moimi słowami, pozwolę sobie znów posłużyć się cytatem. Cytat jest cytatem uznanej instytucji, mianowicie cytat jest cytatem Rady Etyki Mediów, która wskazała, Wysoki Sądzie, w oświadczeniu z 11 lutego 2019 roku, że w żadnej z analizowanych przez REM publikacji nie dano Pawłowi Adamowiczowi szansy otwarcia zarzutu, przedstawienia argumentów zaprzeczających oskarżeniom formułowanym wprost między wierszami lub w tytułach zniekształcających rzeczywisty przebieg opisywanych wydarzeń lub naginających fakty tak, by przemawiały przeciwko prezydentowi Gdańska. Był obiektem oszczerstw, ale nie miał prawa do obrony. Wiemy, Wysoki Sądzie, doskonale z praktyki sądowej, jak kluczowe prawo do obrony jest. Zarówno na gruncie postępowania karnego, Wysoki Sądzie, ale także na gruncie życia społecznego. Wysoki Sądzie, przechodząc do kwestii stanu faktycznego w niniejszej sprawie, na początek pokuszę się o taką uwagę. Niniejsza sprawa ilustruje też sądu, jak bardzo mylą się ci prawnicy, którzy pogardliwie patrzą na prawo karne, mówiąc, że sąd karny to sąd faktu, a tylko sąd cywilny to sąd prawa. Ta sprawa pokazuje, Wysoki Sądzie, że ten pogląd jest nieuprawniony i jest krzywdzący dla karnisty. Bowiem fakty, Wysoki Sądzie, w warunkach tej sprawy, poza kilkoma szczegółami, o których później, fakty te, Wysoki Sądzie, są absolutnie przerażające, mierze bez sporu. Moje mandantki, Wysoki Sądzie, przecież same przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów, nie przyznając się jednak do winy. Więc, Wysoki Sądzie, pozwolę sobie tylko odnieść się, mówiąc o faktach, do konkretnych okoliczności wynikających, Wysoki Sądzie, z dowodu, który w moim przekonaniu jest dowodem najbardziej obiektywnym, mianowicie z nagrania, które zostało przez sąd odtworzone na poprzednim terminie rozprawy głównej. Nie chcąc Wysokiego Sądu zanudzać recytowaniem treści całego protokołu, wskażę tylko, Wysoki Sądzie, na kilka aspektów. Zza linii bramek wychodzą osoby obecne w gmachu. Osoby z tabliczkami przepuszczają osoby wychodzące. Mężczyzna z dzieckiem wychodzi niepokojony. To godzina 19.58 i 20 sekund. Do holu wchodzi mężczyzna. Osoby z tabliczkami przepuszczają go. Równo minuta po godzinie 20. Za linię bramek wchodzi kobieta. Zza linii bramek wychodzi mężczyzna. Osoby z tabliczkami stoją w tle.
Zza linii branych wychodzą osoby, osoby z tabliczkami w rękach rozstępują się, przepuszczając wychodzących. Osoby z tabliczkami w rękach przepuszczają wychodzących, odwracając się w ich kierunku. To odpowiednio w sekundzie godzina 22, 3 i 8. W sekundzie mówię o tym dlatego, żeby w sposób absolutnie bezsporny wykazać przed sądem motywację moich mandantek. Moje mandantki w Wysokim Sądzie nie były w budynku TVP po to, żeby zakłócać jego funkcjonowanie, a odnoszę wrażenie, że tego rodzaju narracja jest lansowana przez stronę przeciwną. Moje mandantki były tam po to, żeby wyrazić swoje zdanie, wyrazić opinię, protestować, co uczynili. Ich zachowanie w Wysokim Sądzie w żadnej mierze nie utrudniało funkcjonowania pokrzywdzonej, czego dowodem jest nagranie z kamer pokrzywdzonej właśnie. W sądzie nie sposób nie zauważyć, że ochrona to nie jedyna służba, nie jedyna formacja, może w ten sposób sąd wybaczy, która interweniowała tego dnia. Na miejscu Wysoki Sądzie, co doskonale wiemy z postępowania dowodowego, na miejscu obecna była także policja. I znowu Wysoki Sądzie, proszę mi wybaczyć mój upór, odwołać muszę się do dowodu z nagrania z kamer. Funkcjonariusze policji wielokrotnie wchodzili i wychodzili z budynku pokrzywdzonej, nie reagując, co kluczowe, na moje mandantki. W żadnym Wysoki Sądzie momencie funkcjonariusze policji nie nakazali moim mandantkom opuszczenia budynku. Mówię o tym dlatego, Wysoki Sądzie, że zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 punkt 1 ustawy o policji do podstawowych jej zadań należy między innymi ochrona mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Przy sądu funkcjonariusze policji to są osoby, które są kompetentne, chcę głęboko w to wierzyć, wyszkolone właśnie po to, żeby realizować ten cel, o którym mówi ich ustrojowa ustawa. W sensie, co myśleć ma sprawca czynu zabronionego w sytuacji, w której funkcjonariusze policji na ten jego czyn nie reagują. Tym bardziej Wysoki Sądzie, że sama doktrynalna nazwa przestępstwa, naruszenie miru domowego, nie jest nazwą, Wysoki Sądzie, która w odbiorze osoby, która nie jest prawnikiem, może być rozumiana w ten sposób, że mir domowy ma także instytucja publiczna czy spółka kapitałowa. Co ma pomyśleć osoba, Wysoki Sądzie, wobec działania, której funkcjonariusze policji są obojętni? Otóż, Wysoki Sądzie, pomyśleć może tylko jedno, że jej działanie jest dozwolone. Nie może być bowiem, Wysoki Sądzie, z tego rodzaju postawy policji wprowadzony inny wniosek. Znowu przejdę do ciekawszej części mojego wystąpienia, mianowicie do cytatu. Słusznie wskazał Wysoki Sądzie Sąd Apelacyjny w Szczecinie 27 października 2016 roku 2 AKA 162/16, że należy przyjąć usprawiedliwiony błąd co do oceny prawnej czynu, jeżeli sprawca otrzymał informację od kompetentnego organu władzy publicznej o legalności zamierzonego czynu. W sądzie jasnym jest, że żaden z policjantów nie podszedł do żadnej z moich mandantek, nie poklepał jej po plecach, nie powiedział róbcie tak dalej. Natomiast w sądzie ich zachowanie, w moim przekonaniu, ignorowanie moich mandantek,
które rzekomo miały popełnić przestępstwo, to jest informacja skierowana od organu władzy publicznej w kierunku moich mandantek. Inaczej tego odczytywać nie można. W sensie, odnosząc się do kolejnej kwestii materialno-prawnej, którą chciałbym w niniejszym przemówieniu poruszyć, jest to, jak sąd się zapewne domyśla, kwestia społecznej szkodliwości, a w moim przekonaniu bardziej poprawnie byłoby powiedzieć kwestia społecznej pożyteczności czynu, o popełnienie którego zostały oskarżone moje mandanty. W sądzie, tak jak mówiłem już wcześniej, czasy się zmieniają. Wolność słowa, wolność ekspresji przybiera to coraz nowe formy. Formy te, Wysoki Sądzie, muszą być o tyle bardziej drastyczne, o ile bardziej głusi są adresaci postulatów na te postulaty. Wysoki Sądzie, moje mandantki przyszły tam w słusznej sprawie. W takiej sprawie tam były. Sąd z pewnością zna z urzędu treść reportaży o świętej pamięci Pawła Adamowiczu. Powiedzieć, że były one nieobiektywne, Wysoki Sądzie, to jak nic nie powiedzieć. Obecność moich mandantek tam nie była przypadkowa, Wysoki Sądzie. Obecność moich mandantek miała zwrócić uwagę na poważny problem naszego społeczeństwa. Obecność moich mandantek miała zwrócić uwagę na problem braku pluralizmu w mediach publicznych, czy jak kto woli, narodowych. Obecność moich mandantek miała zwrócić uwagę, jestem przekonany, że zwróciła uwagę na problem stronniczości mediów publicznych. Z sądu moje mandantki, zdając ten system wartości, który wyznają, nie mogły postąpić inaczej. Nie mogły, o czym mówiłem na początku, postąpić obojętnie. Nie można, Wysoki Sądzie, oceniać społecznej pożyteczności, bo tego terminu zamierzam używać, w oderwaniu od wszystkich warunków czynu, który jest moim mandantką zarzucony. To nie jest tak, Wysoki Sądzie, że moje mandantki tam przechodziły i postanowiły usiąść w holu TVP. Moje mandantki, Wysoki Sądzie, przyszły tam z poczucia misji, ale także z poczucia przyzwoitości. To ciekawe, że mówię o misji w sytuacji, w sprawie, w której pokrzywdzoną jest telewizja publiczna. Wysoki Sądzie, nie będzie dostateczne przekonanie obrony, umorzenie tego postępowania na zasadzie artykułu 17, paragraf 1, punkt 3 Kodeksu Postępowania Karnego, albowiem przekonanie obrony czynu moich mandantek nie był społecznie szkodliwy w stopniu znikomy. Czyn ten był, Wysoki Sądzie, społecznie pożyteczny. Dlatego, Wysoki Sądzie, jako że społeczna szkodliwość czynu jest immanentnym, materialnym elementem konstrukcji przestępstwa. Jedyny słuszny wniosek, jaki może wybrzmieć na tej sali, to wniosek o uniewinnienie moich mandantek od zarzucanych im czynów i niniejszym, Wysoki Sądzie, taki wniosek składam. Dziękuję. Proszę o uniewinnienie.
i chciałabym powiedzieć parę słów w sprawie. Przez półtora roku mniej więcej trwania tej sprawy zachowywałam, mam wrażenie, daleko idącą cierpliwość, słuchając na swój temat i temat tu obecnej Ewy Borgunskiej kolejnych mijań się z prawdą, przekłamań, czy też autentycznych kłamstw. Myślałam, że dziś w mowie końcowej prokurator oszczędzi sobie przeinaczania faktów. Niestety tak się nie stało. I nie mogę nie skomentować słów pani prokurator, gdyż byłabym współuczestniczką kolejnego zakłamanego opisu tej sprawy, w której stanęłyśmy przed telewizją publiczną. Nie wdarłyśmy się na teren obiektu. Nikt na jego teren się nie wdzierał. Ja rozumiem, że w interesie skarżącego jest, aby pokazać nas jako groźne przestępczynie, naruszające porządek społeczny. Wysoki Sądzie, kiedy pojawiłam się pod drzwiami telewizji publicznej, TVP Info przy ulicy Jasnej, początkowo byłam tam sama. 17 stycznia dołączyła do mnie druga koleżanka. Już drugiego dnia naszego protestu drzwi TVP Info były chronione przez policję. Policjanci odcinali dostęp od holu głównego budynku, instytucji, na którą płaciłam abonament. Ten hol główny był do tej pory miejscem otwartym dla obywateli. Jak wielokrotnie mówiłyśmy to w czasie postępowania, w holu głównym trwała wówczas wystawa. Moje rozliczne kontakty z Telewizją Polską sprzed czasów PiS polegały na tym, że mogłam spokojnie wejść do holu głównego, przygotować się do rozmów. Nikt nigdy nie wystawiał przed drzwi tego budynku policji. Nie wiem, jakie zachowanie nas, stojących początkowo we dwie z kartką "Twoja wina", skłoniło do tak mocnej ochrony publicznego nadawcy. Może to, że boi się on własnego cienia i musi chronić miejsce, z którego leje się nienawiść i kłamstwo. Tak jak lała się na Pawła Adamowicza. Codziennie o godzinie 19:30, kiedy stawałam pod TVP Info, towarzyszyła nam policja. Nie interweniowała ani razu, bo nie było najmniejszych powodów do interwencji. Dnia, kiedy dokonałyśmy rzekomego wtargnięcia z nieznanych nam przyczyn, policja zeszła ze schodów przed budynkiem telewizji. I te drzwi otwierały się jak dawniej. Drzwi ruchome. Można było wejść do środka. A nie, jak to mówili świadkowie, wtargnąć, wedrzeć się, zachowywać się agresywnie. Wszystkie dowody z monitoringu pokazują, że do holu głównego można było spokojnie wejść i swobodnie z niego wyjść. Nie stałyśmy na drodze. W tym czasie, który oglądaliśmy tutaj na filmie z kamer TVP, przynajmniej kilkadziesiąt osób, w tym dostawca pizzy, wchodziły bez żadnych przeszkód do holu głównego. Pani prokurator raczyła powiedzieć, że położyłam się w holu głównym. Nie przypominam sobie takiego momentu, nie pokazują go również kamery monitoringu.
Również muszę zaprzeczyć temu, aby ochrona Solid Security wyegzekwowała dobrowolne opuszczenie pozostałych osób, które nam towarzyszyły. Zostały z niego brutalnie wyprowadzone również dziennikarka Radia Tok FM, Hanna Zielińska, w trakcie dokonywania swoich obowiązków służbowych, podczas których okazywała legitymację dziennikarską. Została wyrzucona w obecności, jak się później na sali sądowej okazało, przedstawicieli Telewizji Polskiej. Tak bowiem szanuje się wolne media. Kolegów dziennikarzy TVP Info. Wielokrotnie powtarzałyśmy w trakcie naszej obecności, że zależy nam na rozmowie z kimś decyzyjnym, z przedstawicielem administracji budynku, bądź też z jakimś dyżurnym dziennikarzem. Jak się potem okazało, kiedy przewinął się przez salę sądową cały tłum świadków strony przeciwnej, w holu głównym pojawiały się takie osoby, jednak żadna z nich do nas nie podeszła, nie byłyśmy tego godne. Pełniłam kierownicze funkcje w instytucjach państwowych. Gdyby tego typu sytuacja zdarzyła się w którejkolwiek z nich, chciałabym wyjaśnienia. I na pewno, pani prokurator, nie potraktowałabym brutalnie osób, które przyszły zaprezentować swoją niezgodę na kłamstwo i nienawiść. Nie wydałabym takiego polecenia. Nie jestem w stanie nie zareagować na słowa pani prokurator dotyczące momentu wynoszenia mnie. Przynajmniej użyła pani słowa, że użyto wobec mnie siły fizycznej. Dziękuję za to. Ponieważ część świadków strony przeciwnej mówiło, że wyszłam o własnych siłach. Nie, nie wyszłam o własnych siłach. Ważę ponad 100 kg, pani prokurator. Chciałabym, aby wyobraziła sobie pani kobietę wiszącą, ciągniętą za nagarstki i za kostki nóg, ważącą 110 kg, która się wyrywa i szamocze. Proponowałabym powtórzenie podstawowych zasad fizyki. Nie byłam w stanie ani wyrywać się, ani szamotać w takim uścisku. Nie mogłam tego dzisiaj słuchać spokojnie, ponieważ jest to po prostu kłamstwo. Podobnie jak kłamstwem były stwierdzenia świadków, że nie była potrzebna żadna interwencja medyczna wobec mnie. Ach, zresztą, sięgam w notatek z jednej z licznych rozpraw, gdzie bodajże zwierzchnik ochrony mówi: osoby wynoszone zachowywały się spokojnie. No to w końcu wyrywałam się i szarpałam, czy zachowywałam się spokojnie? Zdecydujcie się państwo na coś. Wysoki oficer policji, który wchodził i wychodził, bo to on dostępował zaszczytu rozmowy z dyżurującymi wówczas w telewizji urzędnikami, nie pamiętał niestety, że sam wezwał do mnie po tej cudownej interwencji Solid Security pogotowie. Pamiętał, ile razy stawał przed sądem w moich sprawach. Ale tego, że musiała przyjechać karetka interwencyjna, jakoś nie zakonotował. Interwencji pogotowia stwierdzono liczne stłuczenia lewego boku, uraz lewego barku, uraz dwóch palców z lewej ręki z możliwym złamaniem oraz możliwe złamanie żeber. Tak wyglądało pokojowe usunięcie mnie z holu głównego telewizji publicznej. Dlaczego w ogóle wpadłyśmy na pomysł, żeby tam wejść i tam zostać? Dzisiaj pani prokurator mówi, że umożliwiono nam odczytanie listu do Jacka Kurskiego. Listu, w którym dokładnie mówimy, co zrobił Jacek Kurski z telewizją
I co dalej robi telewizja z obywatelami? Tu wielokrotnie pytano, dlaczego nie dokonałyśmy jakiejkolwiek drogi formalnej, dlaczego nie przestrzegałyśmy. Do tej pory na ten list polecony, wysłany pocztą, nie ma żadnej odpowiedzi. Żadnej. Telewizja Polska bowiem nie liczy się z opiniami obywateli. Chciałyśmy, aby ten list wybrzmiał. Nagrała go zresztą ekipa TVP Info. Nigdy nie został on wyemitowany. Wysoki Sądzie, to w jaki sposób działa TVP już dawno przestało być obiektem mojego zainteresowania. Nie przestało jednak być obiektem zainteresowania światowych instytucji monitorujących niezależność mediów publicznych. Taka instytucja jak Reporterzy bez Granic co roku publikuje indeks wolności mediów na podstawie badań czynionych w 180 krajach. W 2015 roku Polska była na 18 miejscu. W 2016 spadła na 47. W 2018 na 49. A w roku 2019 na 62. Dlaczego? Reporterzy bez granic mówią jasno, ze względu na dalsze przekształcanie mediów publicznych w narzędzia propagandy rządu. Taka ocena Reporterów bez granic, szanowanej instytucji pozarządowej typu Watchdog, wywołana była między innymi tym, co zrobiło TVP z nami w trakcie kontynuowanego po inkryminowanej sytuacji naszego protestu, czyli opublikowania naszych danych personalnych. Czyli nasz protest miał sens, bo pokazał, jakie jest rzeczywiste oblicze nadawcy państwowego. Pokazał to międzynarodowej społeczności. Mimo to, że do dzisiaj boli mnie uszkodzony bark. Mimo to, że nie jest moją przyjemnością stawanie przed sądem i słuchanie oskarżona Elżbieta Podleśna przez półtora roku, z całym szacunkiem dla Wysokiego Sądu, nie żałuję ani chwili z tego dnia i z następnych dni. Wysoki Sądzie, trudno mi powstrzymać zwracanie się do prokuratora, z którego dzisiaj usłyszałam tyle niesprawiedliwych słów. Proszę o wybaczenie. Bezpośrednią przyczyną mojego stanięcia w holu głównym były materiały Telewizji Polskiej emitowane przed, ale również po śmierci Pawła Adamowicza. TVP nie zaprzestała bowiem szkalowania prezydenta Gdańska, nawet po jego zamordowaniu. Redaktor bodajże Klarenbach powiedział o nim, jakie życie, taka śmierć. W dzień po zabójstwie Pawła Adamowicza ukazały się liczne materiały w TVP, w których winą obarczano Jerzego Owsiaka, rzecz jasna, oraz Platformę Obywatelską, TVN, wszystkich. Tylko nie TVP samo w sobie, które średnio, przed śmiercią Pawła Adamowicza, średnio mówiło o nim 5 razy dziennie. Temat
materiały, które były emitowane po jego śmierci, zostały negatywnie ocenione nawet przez tak niewybrednych dziennikarzy jak Piotr Semka czy Rafał Ziemkiewicz. Uznali, że po śmierci TVP mogłaby się już powstrzymać. Jednak się nie powstrzymała. Dlatego też nasz protest był kontynuowany. Pod hasłem Twoja wina. Chciałabym, aby kiedyś, chociaż nie wierzę, że stanie się to za obecnych rządów i będzie chyba wymagało bardzo gruntownej reformy i rewizji po zakończeniu tychże rządów, telewizja publiczna zdała sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na niej spoczywa. Że może zniszczyć człowieka. Że może doprowadzić do sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Że może doprowadzić do tego, że ktoś biorący poważnie przekaz TVP doprowadzi do nieodwracalnych wydarzeń. Jedno z nich już miało miejsce. Niczego to TVP nie nauczyło. Teraz TVP, prokuratura zwraca się przeciwko osobom, których jedyną winą było powiedzenie nie. I niechęć do wyjścia z holu, z którego wyrzucono nas siłą. Mimo, że nie chciała do tego przykładać palca policja. Przepraszając raz jeszcze za część, którą moja postawa pokazywała, że zwracam się do pani mecenas i do pani prokurator, wnoszę Wysoki Sąd o uniewinnienie. Dziękuję. Wysoki Sądzie, kilkukrotnie dzisiaj został wspomniany list do prezesa Jacka Kurskiego. To ja chciałabym go przeczytać w miarę szybko. Oświadczam, iż w mojej opinii, przepraszam, jest pan jedną z głównych osób moralnie odpowiedzialnych za zamach na życie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przeświadczenie moje opieram na następujących faktach. Od 3 lat kieruje pan telewizją polską, tworząc w niej narzędzie monopartyjnej propagandy. Jest pan szefem zarówno głównych anten ogólnopolskich TVP1 i TVP2, anteny zagranicznej TVP Polonia, kanału informacyjnego TVP Info, jak i wszystkich redakcji regionalnych, w tym gdańskiej, najbrutalniej atakującej prezydenta Adamowicza. Kierowani przez pana pracownicy TVP tworzą materiały emitowane największej publiczności polskiej w kraju i za granicą, posługując się kłamstwem, manipulacją, półprawdami i przemilczeniami. Pańscy podwładni, realizując audycje na żywo, przedstawiają jednostronny przekaz na temat polskiej rzeczywistości. Zapraszają do udziału w nich gości według kryterium światopoglądowego i według gotowości do używania agresywnego języka wobec oponentów. Spośród podległych panu dziennikarzy promuje pan tych, którzy najaktywniej i w najbardziej agresywny sposób realizują pańską i pańskich szefów strategię kreowania wroga publicznego i pogłębiania nieodwracalnych już podziałów społecznych. Gdyby powyższe stwierdzenie było nieprawdą, wyciągnąłby pan natychmiast poważne konsekwencje wobec całych zespołów przygotowujących scenariusze przekazów informacyjnych i audycji publicystycznych. To natomiast nigdy nie miało miejsca. Efektem tych działań jest wykreowanie atmosfery przyzwolenia na niszczenie tych, których uznacie państwo za przeciwników politycznych, a tym samym wrogów narodu. Biorąc pod uwagę niezaprzeczalną siłę oddziaływania kierowanego przez pana medium publicznego, potwierdzam, iż uważam pana za współwinnego faktu, że niszczenie przeciwnika przekształciło się z ataków werbalnych
śmiertelny atak fizyczny. Jestem gotowa bronić swojej opinii przed wszelkimi organami państwa. Wysoki Sądzie, stoję więc przed Wysokim Sądem, ale nie z powodu tego listu, który został wysłany, gdyż prezes Kurski zaczął grozić różnym osobom publicznym sądem za mówienie mu w zasadzie tego samego. To był list solidarności z tymi osobami straszonymi przez prezesa Kurskiego i jednocześnie wydający własną opinię. Stoję przed sądem nie z powodu odpowiedzi nawet jakiejś radykalnej prezesa Kurskiego, bo prezes Kurski jest ponad to, żeby komunikować się ze społeczeństwem, bo prezes Kurski nie ma odwagi, żeby pozwać ludzi przed sądem za słowa prawdy. Stoję tu, ponieważ według urzędników tegoż prezesa naruszyłam mir domowy jednego z jego budynków. A ta władza nie potrafi sprawować swojego mandatu inaczej niż poprzez mijanie się z prawdą, kłamstwa, oszczerstwa, manipulacje, insynuacje i siłę. Nie potrafi się skonfrontować z obywatelami, którzy nie zgadzają się na taką formę sprawowania rządów. Te same cechy w zasadzie mogliśmy słyszeć od tych świadków, którzy reprezentowali tutaj Telewizję Polską. Dokładnie to samo. Mijanie się z prawdą, kłamstwa, insynuacje. To jest po prostu ten styl. To jest styl władzy tchórzowskiej, która nie jest w stanie bezpośrednio komunikować się ze społeczeństwem, a jedynie z zakordonów policyjnych i jedynie za pomocą aparatu przemocy stworzonego przez siebie państwa, w tej chwili już chyba policyjnego. Przepraszam. My natomiast, nie godząc się z takim sposobem sprawowania władzy i z tym, żeby telewizja, kiedyś publiczna, przecież nie idealna, ale znacznie bardziej publiczna i nie będąca podporządkowana jedynie słusznej linii partyjnej, żeby stała się tubą propagandową jedynie słusznej partii, żeby funkcjonowała dokładnie tak samo jak szefowie tej partii. Jedyna odwaga, jaką wykazują osoby u władzy, to jest demonstracja swojej arogancji i pogardy dla reszty obywateli. Szafują przy tym w sposób bardzo wybiórczy prawem, bo wystosowują setki, tysiące oskarżeń z urzędu wobec obywateli, przy czym sami dokładnie z tych samych paragrafów przestrzegania ich są zwolnieni. Ich prawo nie obowiązuje.
My możemy korzystać wyłącznie z prawa do procesów cywilnych. Oni z urzędu, my z prawa do procesów cywilnych i korzystamy. Ale oprócz tego mamy jeszcze tylko jedno narzędzie. Tym narzędziem jest protest. Z użyciem wszelkich możliwych pokojowych środków, w tym do nieposłuszeństwa obywatelskiego. To nie było żadne wielkie nieposłuszeństwo. To było po prostu odmówienie wykonania aroganckich poleceń kilku panów, którzy zasłaniali znowu arogancję i pogardę panów kierowników tej instytucji, jaką kiedyś była telewizja publiczna, a teraz telewizja propagandowa Prawa i Sprawiedliwości. Wysoki Sądzie, proszę o uniewinnienie. Nie czuję się winna popełnienia żadnego przestępstwa. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie wyroku. W tej sprawie nastąpi w dniu dzisiejszym o godzinie 15:00. O godzinie 15:00. Tak jest. Dziękuję bardzo. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Jak Państwo słyszeli, o godzinie 15:00 dzisiaj ogłoszenie wyroku w tej sprawie. Zobaczmy, czy uda nam się porozmawiać jeszcze z oskarżoną Elżbietą Podleśną, może z obrońcą. Panie mecenasie, pani Elżbieta, czy możemy jeszcze, jesteśmy cały czas na żywo, czy możemy parę słów dla naszych widzów? Mam nadzieję, że te żarty nie były. A co państwo widzowie chcieliby usłyszeć? Czy to jest sprawa w jakiś sposób precedensowa, czy mieliśmy już czymś podobnym do czynienia? To jest pytanie do pokrzywdzonej. Ja nie wiem, czy wcześniej występowała w procesach, w których przedmiotem był czyn naruszenia miru domowego, jak chce doktrynalna nazwa tego przestępstwa. Natomiast na pewno wszelkie okoliczności sprawy czynią ją w pewien sposób precedensową. Absolutnie tak. Właśnie zwracał pan uwagę na to, że instytucja publiczna czy spółka niekoniecznie powinna mieć w ogóle taką kategorię jak mir, znaczy po prasłowiańsku pokój. Nie do końca. Ja wskazywałem na to, że
obywatela, który nie jest prawnikiem, sama nazwa, doktrynalna nazwa tego przestępstwa, czyli naruszenie miru domowego, może prowadzić do wniosku, że nie można naruszyć miru domowego podmiotu, który tego domu nie ma. Jak doskonale wiemy, spółki, w tym spółki kapitałowe, szczęśliwie nie mają domu, tylko siedziby. Czy w związku z tym taki protest powinien być dozwolony? No właśnie, czy nie wiem, można będzie wejść do siedziby partii, czy na przykład do jakiejś korporacji i w ten sposób protestować? Szanowni Państwo, absolutnie przestrzegam przed, niezależnie od tego, jaki będzie wyrok w tej sprawie, mam nadzieję, że będzie korzystny dla moich klientek, absolutnie przestrzegam przed interpretowaniem tego wyroku rozszerzająco. To jeżeli, w co głęboko wierzę, wyrok dla moich klientek będzie korzystny, nie oznacza to, że bezkrytycznie tego rodzaju protesty będą bezkarne, bo jestem przekonany, że prokuratura będzie stawiać zarzuty i wysnuwać akty oskarżenia w stosunku do osób, które w ten sposób protestują, ale orzecznictwo sądowe zna już takie przypadki. Był przecież protest w elektrowni w Turowie przez aktywistów zorganizowany i co do tego protestu wypowiadał się nawet Sąd Najwyższy, który stwierdził, że tam w istocie sąd dopatrzył się pewnej społecznej szkodliwości, natomiast uznał, że jest ona znikoma. Tym samym umorzył postępowanie, bowiem nie ma mowy o przestępstwie, jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Dziękuję panie mecenasie. Mogę prosić o przedstawienie się na czym? Oczywiście, adwokat Piotr Zemła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mogę jeszcze, możemy jeszcze z naszymi widzami? O godzinie 15 ogłoszenie wyroku chciałem zapytać, w jakich nastrojach oczekujecie na to ogłoszenie? Czego się spodziewacie? Ewa, dobrze, że dzisiaj. To jest przede wszystkim. Ja szczerze mówiąc nie spodziewam się niczego, po prostu nie nastawiam się na żadne oczekiwania swoje, będzie co będzie, jeśli będzie niedobrze, będziemy się odwoływać. Sąd wygląda na bardzo profesjonalny, nie można wyczuć żadnych nastrojów sędziego, więc sędziej. Więc trudno powiedzieć. No mamy nadzieję, że sąd, który już na pierwszej rozprawie zaznaczył, że nie potrzebuje żadnych biegłych, ponieważ ma wiedzę i doświadczenie życiowe, które wystarcza, aby rozstrzygnąć tę sprawę samodzielnie, no skorzysta z tej wiedzy i doświadczenia życiowego, który no w dobrej sprawie, że po prostu kontynuowanie bez sprzeciwu tej działalności i mediów publicznych, i partii jednej, drugiej, trzeciej, i urzędów rozmaitych publicznych jest po prostu szkodliwe w znacznie bardziej dalekosiężnym wymiarze niż to, że myśmy siedziały przez 2 godziny na podłodze. Jak takie uczestniczenie w tego rodzaju procesach, no bo to nie jest pan jedyny proces związany z protestami obywatelskimi, jak to wpływa na takie prywatne życie po prostu? Jak to, czy to rozbija to, w jaki sposób się funkcjonuje? Ja akurat tych procesów mam niewiele, chociaż to jest chyba mój ostatni, w którym jestem oskarżona. Mam jeszcze proces cywilny właśnie z Telewizją Polską. Mamy wspólnie. Natomiast no, Ela jest tutaj jak najbardziej osobą bardziej doświadczoną, znakomicie bardziej doświadczoną w tym wymiarze. No chociażby przedwczoraj miała rozprawę w Płocku o tęczową Maryjkę. Według mnie mowy końcowe i obrońców, i oskarżonych
I w ogóle wszystkie mowy końcowe, bo to było pokazanie zderzenia dwóch światów tak naprawdę, czy dwóch biegunów jednego świata, to był proces historyczny. To był dzień historyczny, to było przekroczenie Rubikonu, gdzie po raz pierwszy można było tak kompleksowo przedstawić całą sytuację homofobii, jej źródeł, jej skutków w Polsce i chciałabym bardzo Elżbiecie pogratulować jej wystąpienia ledwie przedwczoraj, więc Elżbieta ma procesów całą masę, bardzo trudnych, bardzo osobiście dotkliwych, więc myślę, że po prostu ona powinna na ten temat się wypowiedzieć, jak to oddziałowuje na życie prywatne, łącznie z tym, że nie bardzo lubi mieszkać w swoim zrewidowanym przez policję o 6 rano mieszkaniu. No ja nie chcę, żeby osoby, które mają, nie wiem, ochotę dołączyć, protestować w jakiejkolwiek sprawie, uznały, że nie warto, bo się podlega takim szykanom jak ja, że się jest, nie wiem, 2 razy w tygodniu ciąganym przed sąd w poważnych sprawach karnych. Tak może być, ale jeżeli będzie nas więcej, to tak być nie musi, po prostu. To, że ze mną dzieją się takie rzeczy, jest między innymi efektem tego, że niewiele osób decyduje się protestować czynnie. Czyli gdyby nas wtedy stała pod telewizją nie 2, 5 czy 20 w porywach, tylko gdyby nas tam stało parę tysięcy, gdyby z mediów były media jakoś tam, powiedzmy, równoważne do TVP, czyli na przykład TVN, a nie tylko OKO.press, które chyba jako jedyne, plus dziennikarka niezależna pisząca dla Polityki, tak? Plus Hanna Zielińska, która była z nami z TOK FM. Nikt więcej przez tyle dni chyba, prawda? Z polskich mediów się nie pofatykował, aby przedstawić, co się dzieje, dlaczego się dzieje. No więc myślę, że gdyby nas tam było parę tysięcy, to nie byłoby dzisiejszego procesu. Może w ogóle nie byłoby dzisiejszej sytuacji. Może nikt nie musiałby stawać przed sądem z takimi zarzutami, bo może wybory, czyli to demokratyczne narzędzie, co prawda już utytłane nieprawdopodobnie, między innymi przez TVP, dałoby inny wynik. Ja dzisiaj powiedziałam w sądzie, że już przestało być obiektem mojego zainteresowania, co wyprawia TVP, ale jednak chciałabym się skorygować. Ja pochodzę ze wschodu Polski, takim terenem, który jest mojej szczególnej jakby troski i miłości, to jest Polesie Lubelskie. Tam wiele osób starszych do dzisiaj ma tylko TVP. Nie odbiera i nie ogląda innego rodzaju telewizji. Jeśli dociera do nich taki przekaz, jaki wypuszcza z siebie, jaki produkuje TVP, to mamy taki efekt, jaki mamy. Więc wróć, Podleśna, ciągle się będę interesowała tym, co robi TVP. Chociaż od wielu miesięcy nie jestem w stanie na to patrzeć po prostu. Staram się oglądać tylko jakieś wyimki, bo to przekracza wszelkie możliwe normy. Już nie tylko Komisji Etyki Mediów, ale po prostu takiego zwykłego ludzkiego, dobrego smaku. Zjeżdżają wszelkie standardy, nie obowiązują. Ja podobnie jak robiłam to te 2 lata temu, apeluję do polityków tak zwanej opozycji, żeby przestali legitymizować to medium i żeby po prostu nie dawali swoich nazwisk. Nie wiem, dając też takie złudne wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś obiektywnym, mającym dobro na celu odbiorców, rzetelnym, prawdomównym nadawcą. Jeżeli zmieni się stosunek do mediów publicznych, kolejnych partii wygrywających wybory, to nie będziemy jako obywatele ciągle obiektem jakichś przetasowań, rzutów od prawa do lewa. Będziemy mieli
być może obronę w niezależnych mediach, bo one też po to są. Tak jak niezależne sądy, tak niezależne media również mają służyć temu, aby obywatel znajdował gdzieś po pierwsze prawdziwą informację, a po drugie możliwość przedstawienia swojej krzywdy. Dziękuję OKO.press, że jesteście zawsze, że pokazujecie prawdę i że też pewnie jesteście obiektami różnych ataków. Jeżeli będziemy razem, to przetrwamy to staczanie się Polski w brunatną magmę i jakoś damy radę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy przedstawią się jeszcze panie naszym widzom? Nie dam znać. Rozumiem. Ewa Burguńska. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście. Nadawał dla Państwa Maciej Piasecki. Będziemy informować o tym, jaki jest wyrok w sprawie aktywistek. Po godzinie 15 dowiecie się Państwo tego z OKO.press. Zachęcam do śledzenia naszej strony. Zachęcam do włączenia sobie też powiadomień na naszym Facebooku. Dziękuję Państwu bardzo. Raz jeszcze dziękuję za to, że jesteście z nami. Dziękuję, że wspieracie nas tak, jak możecie w ramach swoich sił, a my w ramach swoich sił no, obiecujemy Wam dostarczać informacje no, takie, jak powinna, mam wrażenie, telewizja publiczna. Do zobaczenia. Maciek Piasecki. Kodeksu postępowania karnego określa, że koszty postępowania ponosi w całości Skarb Państwa. Proszę usiąść, sąd poda ustnie motywy rozstrzygnięcia. Zarzut stawiany oskarżonym polega na zachowaniu polegającym na zaniechaniu uczynienia zadość żądaniu osobie uprawnionej i nieopuszczenia holu TVP Info. Artykuł 193 kodeksu karnego przedmiotem ochrony tego czynu zabronionego jest wolność do decydowania o tym, kto może przebywać w danym miejscu. Wolność ta przysługuje, wolność przebywania w danym, przepraszam, wolność decydowania o tym, kto w danym miejscu może przebywać, przysługuje właścicielowi, posiadaczowi, użytkownikowi dzierżawcy, etc., etc., etc. Czyli temu, kto w danej chwili ma de facto, jest w posiadaniu mieszkania, terenu, lokalu i tak dalej. Można tutaj mówić o posiadaczu, posesorze, któremu przysługuje
prawo, skuteczne prawo do władania rzeczą. Przepis artykuł 193 kodeksu karnego literalnie mówi o wolności decydowania o tym, kto może przebywać w danym miejscu, która przysługuje osobie fizycznej. Osobie fizycznej, czyli komu? Człowiekowi. Nic przepis ten nie mówi o osobach prawnych lub innych podmiotach pozbawionych osobowości prawnej. Niemniej jednak uchwała Sądu Najwyższego wyrażona w składzie 7 sędziów z dnia 13 marca 1990 roku, wyrażona w uchwale 5 KZP 33/89, rozszerzyła uprawnienie do decydowania o tym, kto może przebywać w danym miejscu, na osoby zawiadujące budynkiem znajdującym się w posiadaniu, w użytkowaniu bądź w gestii, tak będzie lepiej, w gestii osoby prawnej bądź innej instytucji państwowej lub społecznej, choćby nie miała osobowości prawnej. Tak stanowi uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Oznacza to, że rzeczywiście można mówić o naruszeniu miru domowego instytucji publicznej, instytucji państwowej lub społecznej. Dlatego też zarzut w formie, w jakiej został przedstawiony w akcie oskarżenia, jest zarzutem z punktu widzenia stosowania normy artykułu 193 kodeksu karnego, zarzutem sformułowanym prawidłowo. Odnosząc się dalej do znamion strony przedmiotowej i podmiotowej tego przestępstwa. Każde przestępstwo składa się z tych dwóch sfer, znamion strony przedmiotowej, czyli opisaniu tego, co ktoś zrobił, jak się zachował, czego zaniechał, i znamion strony podmiotowej dotyczącej już sfery psychiki, czyli zamiaru sprawcy bądź nieumyślności, lekkomyślności bądź niedbalstwa, jeśli chodzi o nieumyślność, czyli takie zachowanie, które nie ma nic wspólnego z zamiarem. W niniejszej sprawie zatem czyn zarzucony oskarżonym polegał na tym, że wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuściły gmachu TVP Info. Niewątpliwie budynek przy Jasnej jest budynkiem znajdującym się w użytkowaniu telewizji publicznej. Jest budynkiem, który rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki, warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, podpada pod paragraf 3 punkt 6 tegoż rozporządzenia. No jest niewątpliwie budynkiem użyteczności publicznej, czyli budynkiem przeznaczonym na potrzeby usług albo też na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, etc., etc. Czyli budynek ten był budynkiem użyteczności publicznej. Prawo do dysponowania tym budynkiem miała osoba, która również była uprawniona do tego, by skutecznie podnieść żądanie opuszczenia przez oskarżone tego budynku. Zarzuca się bowiem oskarżonym, że na żądanie osoby uprawnionej nie opuściły gmachu TVP Info. I to są te znamiona strony przedmiotowej, widoczne w niniejszym postępowaniu w sposób obiektywny dzięki zapisom monitoringu z kamer wewnętrznych zamieszczonych w budynku przy ulicy Jasnej.
mamy teraz znamiona strony podmiotowej. Do przypisania komukolwiek przestępstwa z artykułu 193 kodeksu karnego potrzebny jest zamiar. Czy to zamiar bezpośredni, czy to zamiar ewentualny. Zamiar bezpośredni to jest taki zamiar stanowiący efekt procesów intelektualnych zachodzących w psychice ludzkiej, który nakazuje, że osoba zdaje sobie sprawę z tego, że popełnia czyn zabroniony, popełnia przestępstwo i chce tego popełnienia. Czyli ten element intelektualny zamienia się w element woluntarystyczny w postaci chcenia. Może się również zdarzyć, że wprawdzie taka osoba, dokonując krytycznej oceny, zdaje sobie z tego sprawę, że swoim zachowaniem popełnia przestępstwo, że na żądanie osoby uprawnionej nie opuszcza gmachu telewizji, lub przewidując taką możliwość, taką ewentualność, na takie zachowanie się godzi, czyli to jest ten owy zamiar ewentualny. Mogę popełnić przestępstwo i jeżeli będę musiała popełnić przestępstwo, to ja się na to godzę. Chciał, nie chciał, biorę to jako akt mojej decyzji, jako akt wyboru, jako akt mojej woli. W niniejszej sprawie to, co było przedmiotowe, było bardzo widoczne, bo zarejestrował to monitoring. To, co było podmiotowe, nie było widoczne. Niemniej jednak, jak pismo mówi, że po owocach ich poznacie, tak Sąd Najwyższy wskazuje, że zamiar, kwestie zamiaru, często werbalnie niewypowiadaną przez sprawcę jakiego czynu zabronionego, należy odczytywać po jego uzewnętrznionym zachowaniu. Co było widać w tej sprawie na zewnątrz? Było widać grupę osób protestujących i z dowodów osobowych, już nie monitoring, z dowodów osobowych, zeznań świadków i wyjaśnień samych oskarżonych, sądowi też wiadome jest, że były one w budynku i protestowały. Protestowały przeciwko materiałom emitowanym przez telewizję publiczną, a dotyczącą prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W ocenie oskarżonych materiały prezentowane przez telewizję publiczną były materiałami jednostronnymi, tendencyjnymi, uniemożliwiającymi osobie, której materiał dotyczył, obronienie się, przedstawienie swojego stanowiska i tak dalej. To są tylko motywy, więc na czas tych motywów wystarczy samo muśnięcie, naszkicowanie istotnych punktów wyznaczających całą perspektywę obrazu, jakimi będą ustalenia faktyczne w tej sprawie. Telewizja publiczna niewątpliwie ma za zadanie, co wynika z artykułu 2 punktu 1 ustawy o radiofonii i telewizji, do realizacji misji publicznej, oferując na zasadach określonych w tejże ustawie całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością, innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Tak mówi ustawa, tak mówi ustawodawca. Ten sam ustawodawca, który również w treści artykułu 193 kodeksu karnego zabronił i penalizuje naruszenie wolności do decydowania o tym, kto może przebywać w danym miejscu. I sąd, analizując cały materiał dowodowy w sprawie, nie znalazł tego inkryminowanego zamiaru, nawet w formie ewentualnej, czyli w tym elemencie godzenia się,
w zachowaniu oskarżonych. Znalazły się one w holu budynku użyteczności publicznej Telewizji Polskiej po to, by skorzystać z im przysługującej wolności, z przysługującej im na podstawie przepisów prawa. Konstytucji, prawodawstwa europejskiego prawa i prawa krajowego zawartego w ustawach prawa krajowego do swobody wyrażania swoich poglądów, do wolności swojej wypowiedzi, o ile oczywiście ta wolność mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo i jest niezbędna do zachowania ładu i porządku publicznego. Mamy zatem w tej sprawie do czynienia, już przechodząc na bardziej abstrakcyjny grunt, nie na konkretny, bo decydujący o wolności obywatelskiej, mamy do czynienia z kolizją wolności do decydowania o tym, kto jest osobą mile widzianą, kto jest osobą niemile widzianą w danym budynku, na danym terenie, a prawem, wolnością do swobody wypowiedzi. Tym dwóm w sytuacji kolizyjnej, o tak, tym wolnościom należy dać taki bieg, że wolność wypowiedzi, swoboda wypowiedzi w tym konkretnym przypadku dotyczącym zamiaru oskarżonych ma pierwszeństwo przed wolnością dotyczącą decydowania o tym, kto może przebywać w danym miejscu, a to z tego względu, że telewizja publiczna ma określoną misję, misja ta jest określona ustawowo, prowadząc działalność publiczną, Telewizja Polska, jak każda inna osoba publiczna, osoba fizyczna czy osoba prawna, bądź inna osoba pozbawiona osobowości prawnej, tu już odsyłam do kodeksu cywilnego, bo cały system prawa to jest system spójny, to jest system naczyń połączonych, wypełnionych treścią, a nie formą samą w sobie. I w tej kolizji wolności telewizja publiczna, Telewizja Polska powinna liczyć się z krytyką. Krytyka została wyrażona przez oskarżone właśnie w ten sposób, ale nie tylko przez nie, również przez grupę osób, która tam się znajdowała i która rzeczywiście po pewnym czasie trwania tego protestu opuściła budynek telewizji publicznej, a w holu pozostały tylko oskarżone. Kończąc ten wątek przedmiotowy i wątek wolności, oskarżone działały realizując przysługujące im prawo krytyki. O tym, że krytyka jest czymś potrzebnym, jest czymś bardzo ważnym, wypowiadał się już na kanwie przepisów prawa, czy to prasowego, czy to prawa dotyczącego kryminalizowania przestępstwa pomówienia bądź znieważenia ściganych z oskarżenia publicznego, Sąd Najwyższy, sądy powszechne i doktryna. Doktryna, która również uzupełnia tę ustaloną linię orzecznictwa, która wskazuje na to, że krytyka merytoryczna, uzasadniona, proporcjonalna, a czasem nawet przejaskrawiona, jeśli dotyczy sfery życia publicznego, pozostaje pod ochroną prawa. Dlatego też w tym konflikcie wolności i kolizji przepisów prawa artykuł 193 Kodeksu Karnego nie powinien paraliżować wolności wypowiedzi. Tego prawa naczelnego. Bo jeżeli spojrzymy na cały system prawny, tak jak wspomniałam, to jest on systemem spójnym, wzajemnie ze sobą połączonym, przenikającym się, gdzie gdzieś na szczycie tego systemu znajdują się wartości jako idee przyświecające ustawodawcy w tworzeniu źródeł prawa.
Te idee właśnie zostały ucieleśnione w orzecznictwie i w przepisach prawa międzynarodowego i zostały również ucieleśnione w przepisach konstytucji, kaskadowo spadając na poszczególne źródła i ich hierarchię i tworząc system, który obowiązuje wszędzie tam, gdzie znajduje się społeczeństwo. Gdzie nie ma społeczeństwa, niepotrzebne jest prawo, tam jest prawo, gdzie jest społeczeństwo. Societas ibi ius. Prawo jest narzędziem, które reguluje stosunki między ludźmi i ma zastosowanie tam, gdzie mogą się pojawić konflikty, mogą się pojawić różne stany zapalne w prawidłowym funkcjonowaniu społeczeństwa jako całości. Nie bez znaczenia jest owa maksyma dotycząca wskazania tego, gdzie powinno obowiązywać prawo. Jeżeli nie ma społeczeństwa, nie ma relacji, nie ma potencjalnego konfliktu, nie trzeba nic regulować. Prawo to jest umowa społeczna. Czerpie moc obowiązującą na zasadzie tego, nie co władcy się podoba, to już minęło, ale na podstawie wartości piękna, dobra, prawdy i sprawiedliwości. I w tym przypadku te wartości wyprzedziły instrumentalne wykorzystanie do oceny zachowania oskarżonych normy artykułu 193 Kodeksu Karnego. Przepis ten ma zastosowanie w zgoła innych okolicznościach. Nie ma zastosowania i nie powinien znajdować zastosowania tam, by mocą autorytetu państwa wykluczać wolność wypowiedzi, wykluczać jej swobodę. Posiłkując się notatkami, mogę wskazać, że już w wyroku Trybunał Konstytucyjny w sprawie P1/06 wskazał, że wolność wygłaszania poglądów ma zasadnicze znaczenie w sferze życia publicznego, wiąże się ściśle z innymi wolnościami konstytucyjnymi wyrażającymi wolność działania jednostki w życiu publicznym. W sferze publicznej wolność wyrażania poglądów i swoboda wypowiedzi oraz krytyki ma znacznie szersze granice niż w sferze życia prywatnego. Obejmuje wypowiedzi budzące kontrowersje, nieprzyjazne dla odbiorców i jest zachowaniem uprawnionym. Przenosząc tę abstrakcyjną normę na grunt niniejszej sprawy, sąd rozumie, że administratorowi budynku, siedziby, której znajduje się TVP Info, mogło nie podobać się tak z czysto ludzkiego powodu zachowanie oskarżonych. Dotyczyło ono bowiem krytyki. Nikt krytyki nie lubi. To normy społeczne, pewnego rodzaju ogłada nakazuje nam znosić krytykę, znosić, ale rzeczywiście krytyka jest trudna do przełknięcia. Niemniej jednak, tak jak to zostało powiedziane, osoby działające, osoby fizyczne, prawne bądź inne jednostki pozbawione osobowości prawnej, działające na gruncie publicznym, do prowadzące działalność publiczną, dotykające istotnych kwestii społecznych, powinny liczyć się z krytyką. Zachowanie
oskarżonych nie przeszkadzało w funkcjonowaniu instytucji, telewizji. Jak wynika z nagrania monitoringu, tutaj najbardziej obiektywnego dowodu, wolnego od subiektywnych interpretacji, osoby mogły swobodnie wychodzić i wchodzić na teren budynku, musiały tylko mijać osoby, które stały z tabliczkami, na którym były wyrażone hasła zawierające sobie dezaprobatę, czyli krytykę działań, które w ocenie skarżących na taką krytykę zasługiwały. Oskarżonym zarzucono nieopuszczenie pomieszczenia na żądanie osoby uprawnionej. W tym wypadku zatem przedmiotem tego postępowania nie było wdarcie się na teren budynku. Dlatego też kwestie te nie są istotne i nie były przedmiotem rozpoznawania też i nie są też istotne. To znaczy nie jest istotna kwestia legalności bądź nielegalności znalezienia się w budynku w sytuacji, gdy osoba uprawniona żąda, by osoby, które w jej ocenie, czyli ta wolność znowu dysponenta budynkiem, są osobami niechcianymi, swojego rodzaju personami non grata na terenie obiektu. Tyle tylko, że do przypisania również takie didaskalia na marginesie, już narzucony bardziej światłocień niż nakreślony trzeci plan. Chodzi mi o to, że w tym przypadku, kiedy sąd przesądził o braku inkryminowanego zamiaru po stronie oskarżonej, kwestia ta jest kwestią drugorzędną, ale jednak uwypukla też, daje pełnię perspektywy, a mianowicie kwestia podniesienia przez osobę uprawnioną żądania opuszczenia budynku. Oskarżone protestowały. Z nagrań monitoringu wynika też, że na terenie holu owej ziemi niczyjej albo i rubieży, o czym będzie zaraz mowa, panował pewien chaos i przez pewien okres czasu, czyli przez okres, którego dotyczy zapis monitoringu, grupa protestujących, wśród nich, której znajdowały się oskarżone, była tolerowana. Nikt nie wiedział, w jaki sposób podnieść ten zarzut i wezwać te osoby do opuszczenia. Czy mają to zrobić pracownicy ochrony, czy ma to zrobić policja, która przechodziła. To już tak sprawy wynika również, że policja umyła ręce od tej kwestii, rozdzielając fronty walki o wolność. Wolność TVP, decydowanie o tym, kto ma być w budynku i o wolność oskarżonych, walczących o swoją wolność do wyrażania poglądów. Policja nie chciała wejść na ten teren. Oznacza to, że brak jest dowodu, kto i w jak kategorycznej formie wyraził nakaz opuszczenia budynku. Wynika bowiem z sprawy, że oskarżone protestowały i w pewnym momencie, kiedy ten protest się kończył, zostały wyniesione ewentualna kwestia rozpatrywania ich zachowania w granicach błędu co do znamienia. Oskarżone od początku podnosiły bowiem, że niezależnie od tego, czy budynek telewizji jest budynkiem użyteczności publicznej, to nawiązując już do tego elementu wdzierania się, same uznały, że mogłaby być mowa o wdzieraniu się w tej sprawie do budynku wtedy, gdyby próbowały przejść granicę barierek. Czyli hol w przeświadczeniu oskarżonych był tym miejscem neutralnym, na wyrażać swoje poglądy, korzystać z przysługujących im uprawnień do wolności i swobody wypowiedzi. Ten argument trzeba podzielić. Oskarżone występują w tej sprawie w roli oskarżonych z tej przyczyny, że zostały
oskarżone o czyn, którego miały się dopuścić, realizując w ich przekonaniu swoje prawa człowieka i prawa obywatelskie. Wskazały również, że były przekonane, że mogą to robić na holu, a to z tego powodu, że biorąc pod uwagę ich dotychczasowy sposób życia, mogły nie znać prawa. Prawdą jest, że nieznajomość prawa szkodzi. Niemniej jednak, jeśli chodzi o nieznajomość prawa dotyczącą kwestii penalnych, to ten rygoryzm jest łagodzony. Błąd oskarżonych, jeżeli w tym zakresie był, jest błędem usprawiedliwionym, dlatego w żadnym wypadku nie można im przypisać zamiaru zakłócenia funkcjonowania budynku użyteczności publicznej, gmachu, telewizji publicznej TVP Info. I to są te motywy, które legły u podstaw, podstaw wydania wyroku uniewinniającego. Dziękuję bardzo. To wszystko, jeśli chodzi o motywy. Orzeczenie jest nieprawomocne stronie, która kwestionuje prawidłowość rozstrzygnięcia. Przysługuje prawo wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przepraszam bardzo, sąd jeszcze nie skończył. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 7 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Żeby uzyskać wyrok z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia na piśmie. I przepraszam, pomyłka. Owy element rozproszenia, apelacje wnosi się w terminie 14 dni do Sądu Okręgowego w Warszawie od otrzymania wyroku z uzasadnieniem, a na żądanie sporządzenia uzasadnienia stronom otwiera się termin 7-dniowy od dnia dzisiejszego. Dzisiejszego dnia się nie wlicza do biegu w terminie. Czy wszystko jasne? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy w Śródmieście, gdzie właśnie uniewinnione zostały wolnościowe aktywistki, które protestowały w holu TVP ze względu na to, jak przedstawiany był w materiałach Telewizji Polskiej Paweł Adamowicz, zamordowany prezydent Gdańska. Widzicie momenty wzruszenia tutaj z osobami, które przyszły wspierać kobiety. Tutaj jest.
poszło. Nas nie chcieli kupić. Pójść, że wniosek trzeba złożyć. Nie, 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 bo wyszłyście na pewniaka. My nie znaliśmy numeru. Ja też nie znałam. Ja powiedziałam, że idę do biura pod aptekę. Nie, ja powiedziałam, że na sprawę. Na sprawę. Także to jest To jest sędzia, bardzo odważna właśnie powiedziała Elżbieta Podleśna. Brawo do krytyki, prawda? Prawo. Okręt prawa. I telewizja publiczna, tak? Musi się liczyć z krytyką. Ja muszę biec dalej. Ściskam was. Idźcie na kawkę do Żabki. To właśnie nam nie wolno, bo to między tak. Tak, nie, podoba, to nie. Do rybki. Do rybki. Ale nie, bo ja muszę, to tylko ja muszę, raz się zdaje. Niech mu się źle dzieje. Nie wiem, że źle dzieje. Widzę dużo wzruszenia, cały czas jesteśmy na żywo. Chciałem zapytać, no jak słyszę też w głosie, no, że kamień z serca. No tak, to znaczy ja nie sądzę, chyba się nie łudzimy, że będzie to koniec tej batalii. Jestem absolutnie przekonana, że prokurator złoży apelację. Na szczęście pełnomocnik TVP chyba nie może złożyć apelacji w związku ze swoim bałaganiarstwem, czyli tym, że właściwie no, nie reprezentował TVP od początku sprawy, ponieważ nie złożył pełnomocnictwa. Więc może to zrobić tylko oskarżyciel publiczny, a wiadomo, kim jest oskarżyciel publiczny, tak? I czyje interesy wykonuje, więc myślę, że spotkamy się wspólnie w porozumieniu w sądzie okręgowym. No, wyrok uniewinniający jest czymś innym niż na przykład byłoby umorzenie, czyli twierdzi po prostu, że to nie o to chodzi, że nie było, że była niewielka szkodliwość społeczna. Twierdzi, że po prostu miałyśmy prawo do zrobienia tego, co zrobiłyśmy. Czyli powoływanie się na ten fakt, że prawo jest umową społeczną i że prawo służy wartościom, to jest coś fundamentalnego dla mnie. Ja dzisiaj się czuję tak, jakby prawo zostało na tej sali po prostu uczczone. Uhonorowane. I to nie chodzi o wyrok dla pojedynczego obywatela, chociaż prawo też, tak jak mnie uczono, jest przedmiotem, właśnie wyraża się w trosce o pojedynczego obywatela. Ale tutaj ja jestem bardzo wzruszona, bo te wartości, o których sędzia Drewin mówiła, czyli piękno, dobro, prawda i sprawiedliwość, o tym się po prostu... O tym rządzący zapominają, o tym media będące w służbie ideologii zapominają. A to leży u podstaw wspólnoty ludzkiej. Tego, że umawiamy się, że jesteśmy w ramach granic jakimś państwem, tego, że umawiamy się, jak będziemy żyć ze sobą nawzajem, czym się będziemy kierować. Tak, gdzie dzisiaj po prostu uznano nas za pełnoprawnych, pełnoprawne uczestniczki tej wspólnoty, z której non-stop jesteśmy wykluczane z jakiegoś powodu. Dzisiaj ten wyrok nas z powrotem do tej wspólnoty włączył. Dla mnie to jest ogromne wzruszenie. Tutaj pojawiło się wśród komentujących osób kilka razy hasło wolne sądy. Czy to jest taka sytuacja, która przypomina nam, że istotne jest, żeby sądownictwo było niezależne od władzy? No, według mnie jest to jeden z takich wyroków, bo takich wyroków jest bardzo dużo w całej Polsce. W mniejszych miastach wydawanie takich wyroków jest znacznie trudniejsze niż w Warszawie, a też zapadają. 98 bodajże procent spraw, które państwo polskie wytacza obywatelom z powodu ich krytyki tej władzy, są przez państwo polskie przegrywane w dziesiątkach sądów w całej Polsce. Więc oczywiście należy się ogromny szacunek sędzi Derewedzie. Drewin. Sędzi Drewin, ale także wszystkim sędziom, także
nawet zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, mniejszych miastach, gdzie są no, stanowczo bardziej na celowniku lokalnych władz, prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, znacznie łatwiej ich tam w jakikolwiek sposób czy szykanować, czy przenieść chociażby, tak? Nasz sędzia Biliński, który wydawał fenomenalne wyroki, w sensie fenomenalnie je uzasadniał, że one powinny wejść do annałów w ogóle orzekania przy wkraczającym autorytaryzmie i faszyzmie, został przeniesiony do sądu rodzinnego, gdy przez całe życie orzekał w sądzie karnym. Tak, i to jest Warszawa, więc to też tutaj nie jest jakoś łatwiej. Tu bym się też nie do końca z Tobą zgodziła, bo ja pamiętam wyrok w tej samej sali w sprawie również protestów przeciw TVP i równie kuriozalnego oskarżenia o... No właśnie, początkowo miało być o brutalny atak na Magdalenę Ogórek, a skończyło się zarzutem o blokowanie ruchu drogowego i naklejanie nalepek bez zgody właściciela obiektu. I to był ruchomego. I w tej samej sali również padł wyrok uniewinniający, również wywiedziony z konstytucji, również dzisiaj mówiąc swoje słowo końcowe, miałam ułatwione zadanie, bo mogłam po prostu sięgnąć do uzasadnienia wydanego przez sędziego Bilińskiego, gdzie się powoływał na Reporterów bez Granic i na ich raport, który jakoś przeszedł bez echa przez polskie media, co mnie nie dziwi, bo chciałabym też, żeby wśród tych komentarzy pojawiło się również hasło nie tylko wolne sądy, ale wolne media. Bo wolne sądy bez nagłaśniania tego typu postanowień nie będą mogły się przebić do świadomości przeciętnych Polaków, którzy nie wiedzą w ogóle, o co tutaj, no jakieś kobity weszły do jakiegoś pomieszczenia, nie chciały z niego wyjść. Jeśli media tego nie będą relacjonować, tak jak to robi jedyne Oko Press, no to co po wolnych sądach? Nie ma bez tych filarów władzy sądowniczej, ale też czwartej władzy, czyli wolnych mediów, nie ma wolnych obywateli. No tak. Ja tam co chwila pomstuję i mówię, że się nie opłaca, że nie warto, że już nigdy. Ale tak naprawdę takie postanowienia, jak to dzisiejsze, dają taką chwilę poczucia, że nie zwariowałam. Także że to jednak jest postawione na głowie. Dzisiaj była Polska przeciw Polsce, bo oskarżyciel publiczny, czyli Polska, no bo jak inaczej, starł się z władzą sądowniczą. Więc tak naprawdę Polska wydała wyrok w sprawie Polska przeciw Polsce. I to tak jest właśnie, tak? Czyli prokurator chce karać obywateli, a sędzia jest od tego, aby rozważyć, po której stronie jest racja. I ona czasem jest po stronie zwykłych obywateli. Ja zachęcam do oporu, bo jeśli będzie nas tylko, tak jak mówiłam wcześniej, kilkanaście czy kilkadziesiąt zmęczonych, coraz bardziej zmęczonych osób, no to za kilkanaście lat będziemy musieli się zrywać krwawo, tak jak na Białorusi. Bo przyschnie jakiś Łukaszenka, a tego typu dyktatorów odrywa się niestety z krwią obywateli. Ja tego nie chcę w Polsce i dlatego uważam, że to jest mój obowiązek. Teraz jest ten czas. No, to samo będzie z wyrokiem w sprawie Płocka, w sprawie, która była przedwczoraj i wyrok ma zapaść 2 marca. To jest też Polska przeciwko Polsce.
tak naprawdę i to są niezwykle ważne wyroki, mimo że wywodzą się z bardzo drobnych działań tak naprawdę, bo co to jest, że my przez chwilę siedziałyśmy na tej podłodze, to jest nic, to samo rozklejenie kilku nalepek, a na tych rozprawach prowadzone są debaty o Polsce jaka jest, jaka nie powinna być i jaka może być, jak już ta władza minie. I oby, i ja słyszę to w tych mowach końcowych różnych podsądnych. Oni wiedzą, jaka powinna być Polska po PiS. To tylko politycy ciągle nie wiedzą i ciągle gdzieś lawirują i nie są w stanie się zdecydować, czego chcą. Natomiast obywatele jak najbardziej wiedzą. I żeby tylko jeszcze zechcieli bardziej to zademonstrować, że wiedzą, to pewnie bylibyśmy w innej sytuacji, tak w kategoriach optymizmu, pesymizmu czy jakichś takich uczuć. Tak, wtedy pojedyncze osoby nie musiałyby brać na siebie tego ciężaru, tak? Czyli ja bym bardzo zachęcała do tego, żeby nie pokazywać palcem, kto to ma robić i nie udzielać tylko poparcia na Facebooku, ale żeby spróbować rzeczywiście uwierzyć, że to jest nasz kraj i żeby się nie bać. Mnie strasznie mrożą takie sytuacje, w których ktoś, nie wiem, nam bije brawo, a potem podchodzę do niego, pytam, jak się nazywa, tak o, żeby, nie, a nie jest w stanie powiedzieć swojego imienia i nazwiska, bo już się boi, tak? I jest to przedstawiciel no dość uprzywilejowanego zawodu. Mieliśmy tutaj taką sytuację dzisiaj na korytarzu sądowym i to było strasznie smutne. No, więc słuchajcie, no nie bójmy się, no naprawdę. Jeśli to jest kilka osób, to one będą ponosić za duże koszty jednostkowe. Ale cały czas powtarzam, może nas być więcej. Róbmy tak, żeby nas było więcej. No. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o przedstawienie się naszym widzom, tym, którzy nie wiedzą. Ciągle jeszcze Elżbieta Podleśna. Ewa Borguńska od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu na żywo z Sądu Rejonowego dla Warszawy w Śródmieście. Nadawaliśmy dzisiaj mowy końcowe oraz wyrok w sprawie rzekomego naruszenia miru domowego telewizji polskiej. Pytaliście w komentarzach, gdzie były duże telewizje. No, nie było ich, zajmowały się czymś innym i może nie krytykujmy ich, ale no ja zachęcam do tego, żeby wspierać w takim razie OKO.press. My staramy się być w takich miejscach, gdzie tli się nawet niewielki opór, gdzie może to nie są rzeczy, które miałyby właśnie w takiej dużej telewizji wielką oglądalność. Jesteśmy tutaj dla Was, jesteśmy tutaj dla ruchu obywatelskiego, a teraz biegnę na demonstrację takiej inicjatywy, która nazywa się Oddolne Wsparcie Strajku Kobiet, które będzie od godziny 17 no, najprawdopodobniej blokować Warszawę, więc tutaj też informacja dla tych Państwa, którzy jesteście w stolicy albo którzy macie tutaj przyjaciół, rodzinę, dajcie im znać, że mogą być problemy z ruchem, żeby może nie wyjeżdżać, no na pewno nie samochodem, pewnie też nie autobusem, ponieważ no, nie wiemy też jaka będzie tego skala, ale nawet małe blokady potrafiły część miasta sparaliżować, no nie po to, tylko żeby tutaj chuligańsko zatrzymać, tylko po to, żeby przypomnieć o postulatach związanych z prawami kobiet, przede wszystkim z prawem do legalnej aborcji. Do zobaczenia. Maciek Piasecki na żywo dla OKO.press. Jeszcze dla tych Państwa, którzy chcieliby nas wesprzeć, to bardzo polecam taki sposób, jak przekazanie nam 1% swojego podatku. To nic Państwa nie kosztuje, to byłyby pieniądze, które poszłyby do Skarbu Państwa. Możecie wesprzeć dziennikarską pracę moich koleżanek, moich kolegów i mnie. Więc polecam rozważenie. Dziękuję. Maciek Piasecki na żywo dla OKO.press.